Witajcie widzowie, zapraszam Was na cotygodniowego rajdowego vloga. Doczekaliśmy się, rozpoczął się sezon WRC 2021. W chwili, kiedy to oglądacie, jest już po piątkowej rywalizacji z rajdu Monte Carlo, ale oczywiście cały rajd Monte Carlo podsumuję w osobnym vlogu poświęconym tej pierwszej rundzie WRC. Teraz zacznijmy od tego, co działo się w rajdach poza rajdem Monte Carlo. A działo się w tym tygodniu trochę. Zacznijmy od tego, że i IPRU ma już ustaloną datę. i IPRU będzie odbywał się w dniach 13 do 15 sierpnia, a zatem zaraz po rajdzie Finlandii. Jest to termin wakacyjny, co daje dużą szansę na to, że tym razem rajd się odbędzie bez przeszkód, że nawet w razie ewentualnej trzeciej fali COVID-u jeszcze przednią się odbędzie. Ten termin ma też tą zaletę, że wolny wtedy jest tor Spa-Francorchamps i istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie jak w planach było to w roku 2020, tak i w tym roku w końcu WRC zawita również na tym legendarnym torze. Do rajdu Ipru jednak jeszcze bardzo daleko wcześniej, po tym rajdzie Monte Carlo, który właśnie trwa, zawodnicy WRC pojadą bardzo daleko na północ, do Świętego Mikołaja, do Rowaniemi, na arktyczny rajd Finlandii. Ruszyła już strona arktycznego rajdu Finlandii i... Ten rajd już miał, można powiedzieć, swój taki prolog, bo odbył się rajd arktyczny, o którym kilkukrotnie już wspominałem. Rajd ten wygrał Juho Haninen za kierownicą Yarisa WRC i to jest o tyle istotne, że Juho sprawdzał pewne rozwiązania techniczne, które będzie mogła wykorzystać ekipa Toyota startująca już we właściwym arktycznym rajdzie Finlandii. Rajd ten rozgrywany będzie na niemal tych samych odcinkach specjalnych, zatem doświadczenie Haninena które Toyota zdobyła właśnie dzięki niemu w tegorocznym rajdzie arktycznym, na pewno zaprocentuje. O ile w WRC wszystko przebiega zgodnie z planem, to niestety nie można tego samego powiedzieć o rajdowych mistrzostwach Europy. Sezon ERC najprawdopodobniej ruszy z pewnym opóźnieniem. Według mediów portugalskich przełożony został rajd Fafę, który miał być inauguracyjną rundą ERC 2021. Na kiedy? Nie wiadomo. W każdym razie na pewno w marcu się on nie odbędzie, bo przynajmniej do końca marca w Portugalii obowiązują bardzo intensywne restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Tymczasem, rajd Monte Carlo, który właśnie już trwa, będzie pierwszym z ostatniego pełnego sezonu rajdem Sebastiana Ożiera. Będzie też otwarciem drugiego sezonu Oitatanaka Hyundai i 20. I co chyba najciekawsze z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, kibica takiego jak ja. To będzie też pierwszy rok Jariego Mati Latwali na stanowisku szefa zespołu Toyoty. Zanim jeszcze zakończymy tego vloga, chciałbym troszeczkę podywagować. Miałem z tego zrobić osobny materiał w postaci motopasji po godzinach, ale ponieważ nie ma tak dużo do powiedzenia w tego tygodniowym vlogu, to pozwolę sobie troszeczkę podywagować na temat tego, jak widzę sezon 2021. Przede wszystkim na pewno będzie to sezon jeszcze bardziej dziwny niż poprzedni, ponieważ zespoły bardzo już nie będą inwestować w swoje obecne konstrukcje, ale najbardziej to widać chyba we sporcie. Nie dość, że to zespół z Wielkiej Brytanii, która teraz po Brexicie ma jeszcze większe problemy ze współpracą jakąkolwiek unijną, to na dodatek dość mocno brytyjska gospodarka, chyba jeszcze bardziej niż gospodarki europejskie, oberwała tym pandemicznym światem. No i tak M Sport musiał zrezygnować z usług SAP Kilapiego. W tym momencie w zasadzie chyba tylko Temosuninen jest kierowcą, który dostaje jakąś wypłatę z M Sportu. Pozostali dwaj zawodnicy brytyjskiego zespołu są kierowcami płacącymi. I pewnie właśnie dlatego, że Temosuninen jest tym najbardziej doświadczonym, to właśnie on gra główne skrzypce w kwestii rozwoju samochodu hybrydowego Fiesty M Sportowej na przyszły sezon. Jednocześnie wydaje mi się, że temu jest jeszcze zbyt mało doświadczonym i obawiam się troszeczkę, czy nie będzie powtórki z Citroena C3 WRC. Pamiętacie, jak Chris Mick był głównym kierowcą, który rozwijał Citroena C3 i nie skończyło się to najlepiej. Citroen nie był zbyt konkurencyjny i ostatecznie doprowadziło to do tego, że marka Citroena wycofała się z WRC. Obyzem sportem tak nie było, oby udało im się jak zawsze zresztą stworzyć. Naprawdę mocnego gracza do tej hybrydowej ery WRC, i mam nadzieję, że ten suniemy, będzie w stanie stanąć na wysokości zadania i ten samochód stworzyć, pomóc im stworzyć. Nie wróżę zbyt dużo Thierry Neville'owi, bo ta ostatnia zmiana pilota, tak na ostatnią chwilę, na pewno nie jest niczym dobrym. Podczas gdy Thierry. Według mnie zawsze miał jednak problem z tym, żeby nawiązać walkę o to ostateczne Mistrzostwo Świata. Zawsze coś nie dogrywało. To w momencie, kiedy teraz jeszcze stracił swojego stałego pilota, może być tylko gorzej. Więc niestety, ale nie przewiduję zbyt dużego sukcesu Thierry'ego Neville'a w bieżącym sezonie. W takim razie, jeśli nie Thierry Neville, to kto w tym roku będzie walczył o tytuł? Według mnie to sytuacja jest dość prosta. M-Sport kierowcy walczącego o Mistrzostwo nie ma. W Toyocie jest ich za to minimum dwóch. Dlaczego mówię minimum? No bo oczywiście Elfy Evans i oczywiście Sebastian Orzie. Ale Calero Vampera to też jest zawodnik, który już trochę tego doświadczenia zdobył. I o ile teraz w Monte Carlo może jeszcze nie będzie jakiś bardzo szybki, o tyle obstawiam, że jeśli jakiś rajd w tym sezonie ma wygrać Calero Vampera. To pierwszą szansę na to będzie miał właśnie w fińskim rajdzie arktycznym, w rajdzie, który już dość dobrze zna, w rajdzie, który jest u niego w kraju, w rajdzie, który jest w warunkach, które mu odpowiadają, co. Pokazał w zeszłorocznym rajdzie Szwecji. Oczywiście w rajdzie arktycznym na pewno mocny będzie też właśnie Elfin Evans, i to właśnie Elfin ma, wydaje mi się, najwięcej do ugrania na początku sezonu. Skończył sezon na niestety pechu, ale przez cały 2020 rok był bardzo, bardzo poważnym pretendentem do tytułu. I jeżeli ten sezon rozpocznie z wysokiego C, to i duża szansa jest na to, że w tym roku to właśnie jego będą wszyscy gonić. A mówiąc wszyscy, mam na myśli nie tylko seba Oźye i nie tylko właśnie Kalego Vampere, ale też Drugiego z kierowców Hyundai'a, czyli Oita Tanaka. Oit jest w końcu mistrzem świata, w zeszłym roku poznawał nowy samochód, jednakże Pech w trakcie sezonu nie pozwolił mu do końca walczyć o tytuł. Teraz zna już swojego nowego Hyundai'a trochę lepiej i myślę, że Oit z pośród kierowców Hyundai'a ma największe szanse na to, żeby nawiązać walkę z Toyotami. Thierry'ego Nevilla już skreśliłem i również raczej nie obstawiam wielkie, na wielki sukces Daniego Sordo. Jeśli któryś z Hyundai'ów może błysnąć tak naprawdę, to obstawiałbym tutaj Craiga Brina, zawodnika już bardzo doświadczonego, zawodnika o bardzo spokojnym temperamencie i choć nie doceniałem go jeszcze kilka lat temu, to myślę, że Craig Brin jest tym Hyundai'em, który może dać najwięcej wsparcia zespołowi spośród pozostałych trzech, pozostałych poza Ojtem. Jak już tak mówimy właśnie o wsparciu zespołu, to jeśli miałbym dziś w ciemno obstawić mistrza świata wśród producentów, zdecydowanie postawiłbym na Toyotę. Ma najrówniejszy skład, najbardziej doświadczony skład i przede wszystkim wydaje mi się jednak najlepszy w tym momencie samochód. Hyundai, jeżeli Thierry Neville będzie trzymał zimną krew, może z nimi powalczyć, jednak myślę, że będzie to zdecydowanie trudniejsze niż w minionym sezonie, w którym jednak udało im się triumfować, chociaż też za bardzo na to nie stawiałem. I gdybym dzisiaj miał w takim razie powiedzieć, kto będzie mistrzem świata wśród producentów, Obstawiam Toyota a wśród kierowców? Wśród kierowców stawiam na Avansa. A jakie jest wasze zdanie? Jak wy obstawiacie rozpoczynając się właśnie sezon WRC 2021? Napiszcie o tym w komentarzach. Zostawcie kciuka w górę, jeśli to był dla was ciekawy vlog. Pamiętajcie, że subskrypcje, kciuki w górę, komentarze, wszystkie te interakcje pozycjonują coraz lepiej vlogi w algorytmach YouTube a i dzięki temu trafiają one do coraz większego grona zainteresowanych rajdami osób. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w niedzielę po rajdzie Monte Carlo.